Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W takim odcinku dziś będzie odcinek przegadany, jak to ostatnio w soboty mam w zwyczaju, w którym chciałem poruszyć jedną dosyć istotną moim zdaniem kwestię, a poruszę ją na podstawie tutaj, posiłkując się w zasadzie trochę materiałami i opowiadaniem o hamburskim Wunderlandzie, o cudownym świecie, czyli o największej makiecie kolejowej w skali H0 na świecie. I to nie jest przesada, to jest naprawdę największa makieta i co najważniejsze, stale się rozrasta. A o czym chciałem mówić? Ano chciałem mówić na ich przykładzie o popularyzacji naszego hobby, o popularyzacji modelarstwa, o popularyzacji H0, w ogóle kolejnictwa i tak dalej. Niby to jest popularne, znane i ma rzesze wiernych fanów, to jednak tak nie do końca. To jest coś, co leży mi od dawna na sercu. Jest to w zasadzie główny cel, dla którego prowadzę mój kanał, dla którego dalej robię mój kanał. To nie jest tak, że po prostu robię tylko po to, żeby się bawić, bo jak widzicie, aż tak dużo tych jazd nie ma na makiecie. To też nie jest tylko po to, żeby pokazywać, nie wiem, nowe modele, bo one aż tak często nie są. I to też nie jest tylko po to, żeby, nie wiem, zdobywać kolejne subskrypcje, komentarze i tak dalej. Głównie to, o co mi chodzi, to popularyzacja tego hobby, żeby było nas więcej, żeby więcej było wydawanych modeli. Więcej wydawanych modeli będzie wtedy, kiedy będzie więcej klientów, a więcej klientów będzie wtedy, kiedy po prostu będzie więcej osób zainteresowanych taborem, miniaturami taboru PKP w skali H0. No i tu jest takie też moje zadanie. Pytacie mnie czasami, czy prowadzę jakiś sklep. Nie prowadzę żadnego sklepu, nie handluję modelami, niechętnie uszczuplam moją kolekcję. Generalnie sam bardzo lubię modele, zbieram tą 5. i 6. epokę PKP i wszystko, co z Polską związane, i tak to wygląda. No dobrze, a teraz wracając do Wunderlandu. Zakładam, że wśród naszego grona nie powinno być osób, które nie wiedzą, nie słyszały nigdy, może mogą nie wiedzieć, ale pewnie gdzieś tam się uszy obiło o hamburskiej makiecie kolejowej. To jest makieta prowadzona przez braci Braun, bliźniaków, którzy założyli to 20 lat temu. Braci bardzo utalentowanych i w sensie inżynierskim, co jest podkreślane, jeden z nich, i właśnie takim inżyniersko-konstruktorskim i zdecydowanie biznesowym, rozkręcili największą makietę na świecie, przedsiębiorstwo, które, uwaga, zatrudnia ponad 300 osób. Jest to bardzo duża liczba, zważcie choćby na to, w jakich firmach pracujecie, ile tam jest pozatrudnianych osób. W moim, tam gdzie ja pracuję, aż tylu osób nie ma, jest 200 kilkadziesiąt, stąd no, zdaję sobie sprawę, co to oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 300 osób, a tu mówimy przecież o prywatnym przedsiębiorstwie, a nie jakiejś tam spółce z koncernu, gdzieś tam z jakiejś korporacji. Panowie Braun na biznesie wyznają się od dawna. Zanim założyli Wunderland, prowadzili dyskotekę z sukcesem, rozwinęli ją na bardzo wysoki poziom i bardzo korzystnie sprzedali, jak gdzieś usłyszałem w jakimś programie o nich. No i bracia Braun są od dawna, naprawdę od dawna, widoczni w internecie, widoczni tylko, nie tylko w tym hobby, w mediach, i natknąłem się nawet na nich wtedy, kiedy mnie akurat modelarstwo nie interesowało. Nawet wtedy gdzieś tam oglądałem, z 10 lat temu zafascynowany programami Top Gear, oglądałem jakiś program na Discovery z Jamesem Mayem, seria Jamesa Maya, różnych dziwnych rzeczy, i tam właśnie James May ścigał się dosłownie kolejkami, między innymi z braćmi Braun, którzy specjalnie w tym celu pojechali do Anglii ze swoimi modelami. Dobra, ale teraz tak. Chcę mówić o popularyzacji. Nakręciłem już na ten temat film między innymi o prasówce, wspominam na ten temat często, odpisuję w komentarzach, porównując rynek polski-niemiecki,
o ile jest bardziej rozwinięty rynek niemiecki. No bo tak jest, pokazywałem wtedy czasopisma, ile ukazuje się tytułów i tak dalej. Tu na każdym kroku widzę, że to modelarstwo jest popularne. Sporo osób makiety miało, czy po prostu gdzieś tam ma. Nie jest to tak rzadkie jak w Polsce. Ale uwaga, włączam sobie w niedzielę, w ostatni dzień maja telewizję, żeby obejrzeć jakiś tam film, niedzielny wieczór, dobra, pora zasiąść przed telewizorem po wreszcie gorącym weekendzie. I proszę bardzo, przeskakuję po kanałach i akurat przeskoczyłem na kanał Kabel 1. To jest telewizja ogólnego, o ogólnej ramówce, nie jest to jakiś tam Discovery tematyczny czy coś, ogólna ramówka dla wszystkich i w prime time 20.15 o godzinie, o której na wszystkich czołowych kanałach zaczynają się emisje filmów, jakichś blockbusterów i tak dalej. Proszę bardzo, w prime time leci film o braciach Braun z okazji 20-lecia przypadającego w marcu tego roku. Oczywiście w okolicznościach pandemii koronawirusa panowie powiedzieli, że niestety już to było w marcu, od 5 miesięcy wszystko jest zastopowane, cały biznes mają zamknięty i to, co sprawia im największą troskę, to żeby nie zwariować, żeby im się nie rozszedł zespół, żeby wszyscy zostali na miejscach. No i co? No i panowie są bardzo kreatywni, to wiadomo po całym przedsięwzięciu, po różnych tutaj częściach makiety, panowie są bardzo kreatywni i na co wpadli? Ano wpadli na to, że pobiją sobie rekord Guinnessa, pobili rekord Guinnessa, jeśli chodziło o odegranie na kieliszkach napełnionych wodą melodii. I odegrali, tu polecam wam ten film, znajdziecie go, jak widzicie, na YouTubie, bez żadnych problemów i to zrobili. Oczywiście film tutaj, nie wiem czy z Polski można go zobaczyć, no poza tym no jest ta trudność, że on jest po niemiecku. Mi się to ogląda całkiem swobodnie, normalnie to oglądam, wszystko rozumiem, bez konieczności sięgania do słownika, powtarzania pewnych fragmentów filmu, żeby zrozumieć, co było powiedziane. Nie mam z tym trudności, no dla was może jest bariera językowa. No ale polecam choćby po to, jeśli da się to odtworzyć w Polsce, tego nie wiem, żeby zobaczyć choćby te kadry, choćby te przejazdy na makiecie i tak dalej, czy po prostu sporo scen, również archiwalnych, jak powstawał Wonderland i tak dalej. Ale zobaczcie właśnie to, o czym mówię. Jaka to jest promocja w prime time, film ponad dwugodzinny. Ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby w Polsce były w normalnych tych ogólnodostępnych telewizjach jakieś, nie wiem, seriale, filmy poświęcone makietom i tak dalej. To jest naprawdę wielka rzadkość. Jeśli chcecie filmów z makiety, to po prostu sięgacie na YouTube'a, trafiacie na mój kanał, na inne kanały, trochę ich jest. Zresztą polskojęzycznych za dużo nie ma i oglądacie gdzieś jakieś malutkie, no, popierdółki, że tak powiem, jak moja makieta. No bo o czym tu gadać, praca włożona w moją makietę to jest zapewne mniejsza jak zbudowanie choćby tutaj tego budynku. No tak to wygląda, widzimy tutaj tylko tyle, a jakże jest to dużo. Oczywiście ja się porównywać nie będę, bo panowie rozwijali to 20 lat, tu olbrzymie pieniądze zostały wpakowane. Przykładowo budżet na zrobienie Wenecji, to też w filmie było powiedziane, to 1 milion euro, a Wenecja to jest tylko fragment części tematycznej makiety pod tytułem Italia, a Italia to jest jeden z krajów odzorowanych na makiecie, a jest takich obszarów już koło 10 albo nawet kilkunastu na trzech w tym momencie poziomach, więc w ogóle no, oczywiście ja nawet nie próbuję się porównywać, ale gdzieś warto znać swoją skalę, czym się jest, co się sobą przedstawia. Także tu polecam obejrzenie tego rekordu. Z innych rekordów, a tu jest właśnie też coś niesamowitego i o tym sobie nie zdawałem sprawy, dla mnie to po prostu takie odegranie. Filmiki tego typu w internecie widziałem, gdzie coś tam coś jedzie, brzdąka i tak dalej, po butelkach z piwem i tak dalej. Były takie filmy
promocyjne, ale tutaj to, też widoczne tu, to jest odjazd. O co chodzi? Chodzi o to, że 200 lokomotyw w skali H0 ciągnie prawdziwą lokomotywę 101. To się wszystko dzieje w Hamburgu, w lokomotywowni w Hamburgu. Zobaczcie, ile jest ludzi przy tym, kolejarzy i tak dalej. Jakie to jest przedsięwzięcie, tu porozkładane tory. No po prostu coś niesamowitego. Pooglądajcie sobie, o tu całe przełożenie, sprzęgnięcie, oczywiście specjalne zasilanie, specjalny odcinek toru. I 10 metrów tą lokomotywę, zadanie było przeciągnąć lokomotywę o 10 metrów. Czy to się powiodło? No to obejrzyjcie film, zobaczcie, czy to poszło, tak? To szczerze Wam polecam, nie będę Wam odbierał tej przyjemności. Filmów oczywiście samej makiety będzie więcej i tak dalej. No zobaczcie, miniatur Wunderland, 342 tysiące subskrybentów, liczba całkiem słuszna, chociaż oczywiście nie są to miliony, jak w przypadku gdzieś tam kanałów, o, gdzieś tam to, co mój młodszy synek ogląda, widzicie, jakieś Minecrafty i tak dalej, no tutaj są te rzeczy nie do pobicia. Ale naprawdę polecam Wam pooglądanie tego i tak jak mówię, no to jest coś niesamowitego, jak można właśnie promować. Jak dużo jest filmów, ile było filmów poświęconych temu i tak dalej. No, naprawdę szkoda, że jest tutaj kwestia właśnie tego, że to nie jest przetłumaczone na język polski, bo to jest naprawdę wyzwanie. Zresztą jakże ciekawe są inne rzeczy typu lotnisko. Ja to wszystko widziałem. Zresztą co tu dużo mówić? Zaraz już tu Wam pokażę. Byłem gdzieś we wrześniu 2017 roku, blisko 4 lata temu w Hamburgu. Nakręciłem sobie ileś scen, to podzieliłem na 8 filmów, to jest bez mojego komentarza. Ja byłem wtedy raz, że zafascynowany makietą oczywiście i tak dalej, oszołomiony, a dwa, że troszeczkę się tam krygowałem, żeby po polsku komentować i tak dalej. Sporo osób kręciło gdzieś z kamerami, telefonami, ja również, ale nawijać do tego po polsku to byłoby ciężko. Zresztą no, musiałbym się dosyć mocno przekrzykiwać z szumem, z hałasem zwiedzających, było tam naprawdę głośno, to wszystko przemieszane oczywiście z dźwiękami dochodzącymi z makiet. Możecie zobaczyć trochę moich filmów, ale zakładam, że w internecie jest autentycznie cała masa przeróżnego materiału. Polecam Wam swoją drogą odwiedzenie Wunderlandu. No widzicie, ja ich tutaj promuję. To jest zdecydowanie numer jeden z atrakcji Hamburga i absolutnie też pierwszej dziesiątce niemieckich atrakcji turystycznych w tym momencie. Podejrzewam, że generujących być może całkiem porównywalne zyski do na przykład słynnego monachijskiego Oktoberfest. No i tak, generalnie temat promocji, temat makiet i tak dalej, to jak szukać informacji o kolejkach w internecie, na YouTubie, to Wy wiecie najlepiej, trafiliście na mój kanał. Natomiast gdybyście chcieli po prostu zobaczyć, co jest za miedzą, poobserwować już nie w Wunderlandzie, ale na makietach domowych, wystarczy wpisać Model Ban czy Model Ban H0, bo H0 jest owszem najpopularniejszą skalą, ale nie jedyną. I proszę bardzo, możecie sobie naprawdę sporo poprzeglądać, co ludzie w domach mają, co ludzie prowadzą, jakich rzeczy dokonują, także no wiadomo, że ja niekoniecznie nie jestem tutaj jakimś tam wzorcem i nigdy się za taką osobę nie uważałem, ale właśnie warto popatrzeć, jakie projekty ludzie potrafią gdzieś tam sobie porozwijać. Co ja Wam tutaj jeszcze przygotowałem? Aha, tu jest właśnie fragment tego filmu. Tylko poczekajmy na to, aż przeleci gdzieś tam jakaś tam reklama. Fragment tego filmu, gdzie jedzie lokomotywa, włączę dźwięk.
nim sobie obejrzycie. Także to polecam. I co jeszcze? No właśnie o promocji, tak? To, co się u nas promuje, tu jeszcze nawiążę właśnie do tej popularyzacji, to na przykład firmy niemieckie, firmy modelarskie promują się nie tylko modelami i tak dalej, promują się nie tylko takim Wunderlandem, programami w telewizji, bo wiadomo, jest program w telewizji, ludzie chcą mieć makietę, niekoniecznie pojadą do Hamburga, zobaczą w Hamburgu, potem chcą mieć makietę w domu, no i co, budują makietę i przede wszystkim kupują modele, stąd to jest głównie promocja firm modelarskich, bo ludzie kupują, ale zobaczcie, takie Roco potrafi się reklamować jak najbardziej na lokomotywach. To jest okleina na rzeczywistej lokomotywie, co do której powstał później model. Nie tylko Roco, także i Märklin i pewnie i inne firmy. Zresztą chyba tą lokomotywę kiedyś gdzieś tam z daleka spotkałem na ten temat, na którymś filmie mówiłem. To jest 101, także ja ją tam spotkałem, zdaje się, nad Renem, stojąc pod Niederwald Denkmal w Rüdesheim. A co u nas? U nas ja się cieszę, pojawia się nowa okleina, tutaj okleina na Husarzu, no i co, promuje się Kraków, tak, kończy się czas korony, trzeba przyciągnąć troszeczkę pieniędzy z turystyki, więc zajął się tym Kraków, który ostatnie kilkanaście lat miał zapewne olbrzymie wpływy, tu okleina na Husarzu, a kiedy my się doczekamy promocji właśnie modelarstwa, modeli H0 na polskich lokomotywach, no nie wiem, naprawdę życzyłbym sobie tego, nie wiem, czy doczekam takich czasów. O, przepraszam, zleciała mi jakoś tam myszka, muszę sięgnąć. Życzyłbym sobie właśnie doczekania takich czasów, to jest właśnie porównanie tutaj, czekam właśnie tego, to o czym mówię, o popularyzacji porównania skali, tak, u nas po prostu tej popularyzacji jeszcze nie ma. No dobrze, to powiedziałem, kolejny kamyczek do ogródka, takiego trochę porównania tutaj tego modelarstwa, pokazania tego, jak jeszcze nam daleko, jak możemy daleko pójść, co możemy osiągnąć, co by tu powiedzieć. No życzyłbym Wam, żebyście sobie gdzieś tam wieczorem mogli rzeczywiście usiąść przed telewizorem i przełączając kanały, zobaczyć któregoś dnia taki właśnie film o takim Wunderlandzie. Kto wie, może ogląda mnie ktoś, kto jest odpowiedzialny za dobór programów, za kupowanie programów telewizyjnych gdzieś tam do pokazania w polskiej telewizji. Proszę bardzo, tutaj tak blisko jest naprawdę bardzo ciekawy program, absolutnie wart zobaczenia. Ale to proponuję Wam odszukać w internecie. W razie czego jeszcze można by było spróbować poszukać tego filmu. Też jest fajny. James May. Brown. Modelbahn. Brown. O, gdzieś znajdę, to nie znajdę. Jakby tu tego poszukać. A może jako gdzieś był właśnie taki. O, to jest kadr z tego filmu. O, to też był kadr z tego filmu, dokładnie. Mówię, ja to widziałem gdzieś w Polsce dobre kilkanaście lat temu. Myślę, że dałoby radę gdzieś odnaleźć ten film. A może spróbujmy tutaj w ten sposób. No nie wiem, to już sobie po prostu sami poszukacie, może dałoby radę gdzieś to znaleźć. To nie to, to nie
ale to generalnie chodziło o ten, film. Dobra, to tyle, to Wam polecam poszukać. To jest chyba jedyna rzecz, która gdzieś tam była dostępna w języku polskim. W polskiej telewizji kiedyś się właśnie natknąłem. Na YouTubie pewnie my tego nie znajdziemy, ciężko by było tego szukać, ale może gdzieś na jakiejś platformie dałoby radę to jak najbardziej znaleźć. Mówię, to też jest kadr z tego filmu. Dobra, o, i tu, też jak najbardziej, o, może zobaczmy to. No dobrze, nie będę przeciągał. Chciałem powiedzieć o popularyzacji. Wielka Brytania też ma dosyć pewnie duże osiągnięcia na tym polu. Wszak to kolej, jakby nie było, narodziła się, zdaje się, chyba w tym kraju. Także tam ta tradycja też jest bardzo duża i zakładam, że tradycja modelarska również. No dobrze. Szukajcie informacji o kolejkach, oglądajcie kolejki, budujcie makiety. Absolutnie nie miejcie żadnego strachu czy wstydu przed, nie wiem, kupna sobie zestawu startowego, jakiejś zabawy. W końcu to jest dla nas, dozwolone dla dzieci od 14 lat, jak nas informują napisy na pudełkach z modelami. Dziękuję za obejrzenie filmu. Bądźcie zdrowi, żegnam się z Wami. Cześć.